gratuluję Przemkowi, drużynie z Olimpii zwycięstwa. Z poziomu tabeli to bardzo ważne zwycięstwo. Myślę, że zrobili dzisiaj więcej, żeby wygrać to spotkanie. My musieliśmy się dostosować do warunków. Pomimo, że gospodarze zrobili naprawdę sporo, żeby to, ten mecz odbył się w piłkarskich warunkach, to w mojej ocenie były to dalekie warunki od tego, jak chciałbym, żeby mój zespół wyglądał i grał w piłkę. Więc na pewno dla nas to trudna będzie gorycz taka porażki, bo mieliśmy też swój plan, który niestety nie był skuteczny na tyle, na ile sobie zakładaliśmy. Tutaj Przemek okazał się lepszy, gratulujemy jeszcze raz i tyle. Pracujemy dalej, nie zwieszamy głów, bo ten zespół jest młody, wracamy do siebie na lunetę. I to będzie nasz na pewno atut w tej rundzie i będziemy chcieli to wykorzystać w najbliższym spotkaniu z Lechem 2 Poznań. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo. Najpierw chcę podziękować za gratulacje. Ja mam ogromny zawsze szacunek do drużyny Konrada, bo uważam, że wyciska maksa i w każdym meczu mają jasny plan. Obie drużyny są drużynami, które raczej chcą grać w piłkę. Więc to boisko nie było plusem ani dla nas, ani dla nich, ale i tak chciałem podziękować za wszelkie starania, żeby ten mecz się odbył, bo już nam tych meczów naprawdę brakowało, więc było to dla nas ważne. My mieliśmy pomysł, wyszliśmy dzisiaj systemem czwórkowym, chcieliśmy 1-4-2-3-1 mocno presować w jedną stronę, co nam się udawało przy otwarciach, później skra już nie chciała otwierać, no bo cała zauważa, że ciężko na tym boisku coś stworzyć. My tak samo znaleźliśmy długim podaniem, tylko tam trenowaliśmy cały tydzień manipulacje, jak zrobić, żeby było u góry 6-6, 7-7, a nie 10-10. Udawało nam się to. Wiedziałem, że może to boisko dojść, wierzyłem w to, był początek taki, ale byliśmy też przygotowani na scenariusz drugi i trzeci. I my jako sztab uważam, i cała drużyna zrobiliśmy dobrą robotę w tym, że potrafiliśmy bardzo dobrze reagować podczas meczu. Zmiany i dostosowanie się też pod przeciwnika, który później wrzucił też środkowego obrońcę na ostatnie minuty. Już mieliśmy niedowagę w obronie, to cofnęliśmy szóstkę, zmieniliśmy na system 5-4-1. Mieliśmy problem z wypychaniem, bo tutaj bardzo szybko zmieniali strony przeciwnicy, więc wtedy przechodziliśmy na 1-5-3-2. Maciek miał dużo roboty, no bo musiał schodzić do środka, wypychać razem z Mariuszem Gabrychem. Był to ciężki mecz, mniej piłkarski, bardziej strategiczny, ale jak spojrzałem sobie na statystyki, no to w nich przeważaliśmy bardzo, bo i w posiadaniu, które to jest tak naprawdę nie na ziemi, może więcej w powietrzu, ale mieliśmy dużo więcej rogów, mieliśmy 10 do 2 strzały, więc bolałoby mnie to, gdybyśmy ten mecz zremisowali, bo już takich myślę, że mieliśmy kilka w tym sezonie i to bardzo bolało. Dlatego cieszy to zwycięstwo. Wiem, jak ważne jest to zwycięstwo, bo dół będzie gonił i może być tak, że uciekając od dołu zajmie się miejsce w pierwszej szóstce, co byłoby przepiękne dla tego klubu. Więc my uciekamy i zobaczymy tylko na które miejsce. W środę już kolejny mecz, pewnie na innej murawie, też z intensywnym przeciwnikiem, gdzie musimy się dobrze przygotować. Tak jak powiedziałem, ogromne gratulacje dla mojej drużyny za to poświęcenie, bo naprawdę każdy dawał z siebie wszystko, a wiem, jak trudne to jest, jak nie wchodzisz z ławki lub wchodzisz jako drugi wybór, a tutaj nie było żadnego obrażenia, tylko było widać jedność. I mam nadzieję, że to samo zobaczy w środę. Dziękuję. Ja się chciałem zapytać o ten karny dla Astry, bo to, że tak powiem, no z tego można było mieć wątpliwości. Ja już powiedziałem, że trochę mnie poniosły emocje przy tym karnym, bo nie z tego powodu, że sędzia go podyktował, tylko bardziej z tego, że możemy strzelić na 2-0. Mamy jedną, drugą sytuację, później jest świetna interwencja bramkarza, kolejna interwencja bramkarza, później mamy jeszcze jeden strzał i nagle skra wraca do gry dzięki temu karnemu. Była tam duża intensywność ataku, nie widziałem tego, musiałem jeszcze raz zobaczyć. Jeśli sędzia tak zdecydował, no to musiało tak być. I nasza przerwa przebiegała bardzo spokojnie, bo widzieliśmy, że mamy wszystko pod kontrolą. Tylko chcieliśmy bardziej domykać dalszy słupek, bo widzieliśmy, że wbiega tam wahadło plus dyszki i dziewiątka i mieliśmy cały czas niedowagę. Jakby ta piłka doszła, to mielibyśmy problem, bo byłoby na skończenie. W drugiej połowie to skorygowaliśmy i tak jak już powiedziałem, nie myślę teraz o karnym, tylko cieszę się z tego, że z bardzo mocnym przeciwnikiem, który będzie zabierał dużo punktów, udało nam się
te 3 punkty dopisać do nas na konto. Pytając się jeszcze o Filipczyka zapytam, bo on... o ocenę o Filipczyka. Ja się bardzo cieszę, że udźwignął 90 minut, tak samo Zarnowski. Nie mamy innych możliwości na dzień dzisiejszy, bo Dominik ma kontuzję, ale już wraca. Kądził Łabecki dopiero jest w treningu od tygodnia i są młodsi chłopacy 2.7, 2.6, którzy będą następni w kolejce, ale tak jak już powiedziałem ostatnio, na to trzeba zasłużyć i trzeba być gotowym, bo ja tutaj prezentów nie będę robił, wrzucał zawodników, którzy mają grać tylko, bo mają M-kę z przodu. Kacper na to zasługuje, pokazał to dzisiaj, dał radę się przeciwstawić i w niektórych momentach nawet bardzo dobrze wyglądać do przodu. Łukasz Starnowski to już dla mnie jest senior, daje nam po prostu tylko tą możliwość M-ki ze względu na wiek, ale on gra jak senior, ma więcej meczów niż większość na boisku młodzieżowców w centralnej lidze, no bo już gra któryś sezon, dlatego jestem z jednego i z drugiego dumny i mam nadzieję, że zaraz dojdą następni, bo Dominik Kozera, tak jak powiedziałem, już jest na dniach z nami, Kądził Łabecki, mam Janka Pieruga, Dawida Czaplińskiego, więc tutaj są zawodnicy, Kacper Łaszak, którzy będą wchodzić jeden wcześniej, drugi później, ale idzie w dobrym kierunku, taka jest nasza filozofia i nie będziemy jej zmieniać na dzień dzisiejszy. Jeszcze się chciałem zapytać o Stankowskiego, bo on, że tak powiem, wszedł z ławki, jesienią był, że tak powiem, wyróżniający się, bo też, i tu czemu z ławki, czemu nie od razu? Nadal jest wyróżniającym zawodnikiem, podanie przeszywające było od niego i tutaj trzeba dobrze tymi ludźmi zarządzać, bo są 3 mecze w tym tygodniu i trzeba zobaczyć, kto się bardziej pali, żeby właśnie to, co tutaj trener powiedział, w tych stykowych sytuacjach więcej dać. Są zawodnicy, którzy potrzebują dobrego boiska, są zawodnicy, którzy chcą bardziej pograć, są zawodnicy, którzy potrafią wybiegać i to już jest moje zadanie i sztabu, żeby dopasować pod dany mecz te charaktery i te umiejętności, które nam pomogą. I myślę, że tak jak powiedziałem, zmiany dużo dały, bo włożyły dużo, dały dużo dynamiki i teraz musimy mądrze tym zarządzić, żeby na środę być gotowym, wystawić znowu 11, która w Poznaniu da tą samą jakość albo jeszcze większą.